Pieląk wraca na cichą jako zawodnik Śląska Wrocław. Zwycięski mecz, a ty zostajesz zmieniony w przerwie. Rozczarowany? To znaczy, wiadomo, trener słusznie mnie ściągnął. Mecz na pewno nie był jakiś w moim wykonaniu dobry. Myślę, że wpuszczenie Darka Sztylki w przerwie było słuszne, ponieważ w środku nie zbieraliśmy tych drugich piłek i to było widać. Ruch miał przewagę w środku pola i może dlatego była ta zmiana. Właśnie, dzisiaj to nie był taki Śląsk grający piłkę atrakcyjną, taką piłkę, którą chociaż można byłoby oglądać w spotkaniu z Dundee, gdzie potrafiliście wymienić kilka podań w dobrym tempie na jeden kontakt, tak, takiej trochę męczarni, powiedziałbym, było boiskowej w tym meczu. No tak, no nie wyglądaliśmy dzisiaj siłowo dobrze. Myślę, że brakuje też sił trochę i to było dzisiaj widać. Ruch, myślę, że kilkoma akcjami pokazał, że dzisiaj wyglądał, jakby byli bardziej świeżi, więc no ciężko powiedzieć. Myślę, że też my bardziej nastawiamy się na ten mecz z Rapidem i każdy w głowach ma ten dwumecz, bo wiadomo, że gramy o coś bardzo wielkiego dla siebie, jak i dla całego klubu, dla Wrocławia, więc może też jest tak, że w głowach siedzi ten dwumecz z Rapidem. Co się działo w szatni, jak przeczytaliście wywiad Diaza i te słowa dotyczące trenera? Ciężka sprawa z Dinem jest, ponieważ no, tutaj mówi jedno, zaraz jest sprostowanie, więc tak naprawdę ciężka sprawa. Nie wiadomo tak naprawdę, czy to dziennikarz przekręcił, czy Dino tak powiedział. No naprawdę, myślę, że to tylko Dino wie, o co tutaj naprawdę chodzi. Ale byliście w szoku, że jednak trener zabiera tego piłkarza na mecz, więcej, wpuszcza go na boisko w 60 minucie? To znaczy, trener powiedział, że dla niego najważniejsza jest drużyna, a nie jeden zawodnik, więc tutaj naprawdę też pokazał klasę i biorąc go na mecz, nawet po takich słowach i wpuszczając go na boisko, i myślę, że Dino dzisiaj też pokazał swoje umiejętności, bo wchodząc na boisko nie obrażał się, że nie grał od początku, a strzelił bramkę i to na pewno cieszy. Czy kibice Śląska to powinni być spokojni przed tym czwartkowym meczem ze względu na wynik, czy raczej niespokojni, biorąc pod uwagę, jak dzisiaj graliście w piłkę? Ciężko powiedzieć. Tu każdy mecz jest inny i mogliśmy dzisiaj grać może nie fajnie, nie widowiskowo, ale wygraliśmy i to na pewno też kibice będą oczekiwać od nas na Oporowskiej. No, domyślam się, że nie masz jakiegoś dekodera telewizji rumuńskiej, że jakiś mecz już jednak Rapidu śledziliście. Są jakieś wnioski, czy jeszcze za wcześnie? Nie, tak naprawdę przygotowaliśmy się do tego meczu i jeszcze nie oglądaliśmy żadnych urywek z Rapidu, więc myślę, że to dopiero będzie akurat teraz, po tym meczu. Dziękuję bardzo.